Witam wszystkich serdecznie. Zaczynamy test układu bezpieczeństwa. Dobierałem części na kilka razy, żeby to zbudować, ale się udało. Ok. W pierwszej kolejności nic nam nie pokazuje, czyli nie wskazało, że mamy jakieś obroty. Zegary wygaszone. Stacyjkę, pseudostacyjkę przełożę sobie tu. Pierwsze przekręcenie, podanie zasilania, drugie, trzecie i nic się nie dzieje. Wciśnięcie grzyba, też się nic nie dzieje. A tak nie miało być. Aha, no tak, jeszcze miało być tutaj takie coś. Z racji, że wywaliłem ileś bezpieczników, te sobie leżą, bo troszeczkę się natestowałem tego. Musiałem określić też, jaki prąd to bierze. Czyli sobie mamy tutaj wbite jako amperomierz. Mierzymy sobie prąd, który będzie nam podany. Jeszcze raz. Pierwsze przekręcenie, podanie zasilania. Drugie mamy zapłon. Mamy 0,7 ampera około. Przygotowanie do zapłonu. Mamy 1,3 ampera. Tu mamy taką wkładkę bezpiecznikową. Jak się spali bezpiecznik, to dioda świeci. Właśnie te bezpieczniki mi się jarały. Musiałem wiedzieć, jakie średnice przewodów wykorzystać, żeby grzyba użyć. No ale teraz do rzeczy. Co się dzieje? Mamy przygotowany samochód do zapłonu. Wciskamy grzyba. I w tym momencie tutaj nie powinno nam się to pozwolić odpalić. Czyli jak zacznę dawać zapłon, to się nam świeci i nie powinniśmy mieć opcji, że nam się pokaże zapłon. Jak widać, nie mamy wskazania, że silnik się kręci, bo jest wciśnięty grzyb. Wyciągniemy sobie grzybka. I teraz tak, ciśnienie jak urośnie powyżej jakiegoś poziomu, to nawet nie widać, bo to będzie 0,3 bara, to dopiero obwód z wyłącznika ciśnienia, czyli tutaj ten kabelek żółty, on idzie aż tam do presostatu, do tyłu, później to pokażę. I presostat jeszcze jest zabezpieczony grzybkiem, że jak nawet już będziemy mieli tutaj zapłon, bo ten przekaźnik nam zgaśnie, bo zasilenie tego przekaźnika mamy z guzika, czyli jakby na przykład agregat zgasnął w trakcie pracy, to zabezpieczenie nie działa pasywnie, czyli nie wydoi nam akumulatora, choć utrzymywanie go w trybie zapłonu to i tak jest 1 amper. Czyli tak po jakimś czasie to zje. Dobra. Mamy wyciągniętego grzybka, czyli czekamy, aż zgaśnie. Jak widać, były obroty. Zgasło. Zgasło. Przepraszam, zoom nie łapie. Znaczy ostrość. I teraz tak. Mamy. Brak. I mamy aktywne zabezpieczenie. Przez co nie mamy teraz zapłonu. I mamy wciśniętego grzyba. Nie umiemy odpalić, bo jest już ciśnienie, czyli obwód z prostostatu wyłącza nam, ale obwód 2 z wyłącznika nam rozłącza. Czyli mamy dwa stopnie zabezpieczenia. Jeden przed już samym odpaleniem, póki nie ma ciśnienia. Drugie zgaszenie, jak już jest ciśnienie i silnik pracuje. Czyli dwustopniowo działamy. Jest zabezpieczenie przed suchym odpaleniem, czyli bez oleju. I zabezpieczenie, jak już jest ciśnienie oleju i awaryjnie chcemy wyłączyć. Czyli jeszcze raz. Kręcimy.
ciśnienie mamy. Mamy obroty. Wciskamy grzyba. Mamy nadal ciśnienie. Ale aktywnie nam zabezpieczenie rozłącza grzybka. Więc jesteśmy teoretycznie w domu, ale to jeszcze będzie trzeba zweryfikować, czy to będzie odpowiednio działać, jak będzie już silnik pracował, bo jest jeszcze taka opcja, że to zabezpieczenie nie będzie działać w trakcie pracy silnika, bo nie będę miał tutaj zasilania. Bo zasilanie jest brane z przycisku start, czyli tak jak macie kluczyk te bistabilne, monostabilne, położenie kluczyka, które wraca. Więc to jeszcze będę musiał zweryfikować, jak to będzie działało, czy tutaj nie będę musiał jeszcze coś dorobić. Bo na razie, jak widać, są dwie karty. Pokażę wam na przykładzie tej. Karta ma jeden obwód tu, drugi tu, czyli mamy trzy piętra, raz, dwa, trzy. Każde jest połączone. I żeby dwa warunki naraz spełniałem, jeszcze mam tu taki mostek. Tak jak tutaj. To przychodzi jako 10, z racji, że odsiarczacz też na tym budowałem, czyli ja sobie wycinałem po 2. I akurat mi zostało 1. No a tutaj mam jeszcze te gniazdo na bezpieczniki wkręcane takie wysokoprądowe. No i co, musiałem sobie kupować jeszcze kabelki. Tu mam zielony, żółty i jeszcze gdzieś miałem chyba siwy. Siwy na razie nie wykorzystałem, na razie jest to dość czytelnie zszyte, no ale muszę to jeszcze przetestować zaś i zaś prawdopodobnie podładować akumulator, bo 10 Ah weszło do akumulatora. No ale dobra. Na razie gasimy. W sumie tyle. Pokażę wam jeszcze na szybciora, jak to tutaj wygląda. Przeciągnę sobie kabelek, ten żółty. Termokurczkę jeszcze nie założyłem, z racji, że nie wiedziałem, czy wszystko będzie ok. Przewód pociągłem w starej wiązce, więc nie powinno być problemów z przecieraniem. Chyba tyle na razie. Na pewno w najbliższym czasie będę się brał tutaj za wymianę termostatu i szukanie, co tu się dzieje, bo prawdopodobnie jest wada w odlewie tego elementu. I tutaj się pojawiają takie kropelki płynu chłodniczego, czyli penetruje płyn chłodniczy to i to kapie. Tego nie chcę. Jak to będzie działać 24/7 w razie potrzeby, no to nie chcę, żeby mi płyn uciekał. Prawdopodobnie też będzie modernizacja zbiornika. Tak jak z jednym widzem rozmawiałem, jest pomysł, żeby jeszcze dać zabezpieczenie, jakby płyn uciekł z samego obiegu silnika. Bo jeszcze jedno zabezpieczenie bym chciał dać już na obwód, który będzie odbierał tutaj i który idzie na, który ma iść na dom, bo jeszcze tego nie zrobiłem niestety. No ale kolejny etap to będzie wymiana tutaj termostatu i prawdopodobnie tej obudowy, bo coś z nią jest nie tak, może, że się to uda naprawić. Wszystko wyjdzie w praniu. Chyba tyle na razie. Dziękuję za wytrwałość. Niestety takie procesy R&D trwają. Nie jest to praca z dnia na dzień. No, próbowałem się wkopać do układu immobilizera. Rozcinałem kable, podpinałem się, próbowałem jakoś to działać, ale wiecie, jest ten system immobilizera taki, że jak już odpalisz samochód i nawet wrzucisz kluczyk za okno, no to silnik będzie tak długo działał, aż go zgasisz. No i to mi przeszkadzało. Widzę, że teraz tutaj nie domalowałem. Tutaj dałem zwykłą taśmę, a tutaj dałem, to się nazywa taśma, płynna taśma, ale tutaj nie dociągłem.
bo nie ruszałem tym kablem, tak to malowałem. Chcę jeszcze sobie tak samo to zabezpieczyć, bo to są takie kluczowe elementy z immobilizera. Nie chcę, żeby w trakcie pracy zaśnie działo coś. To wszystko sobie ładnie polutowałem, ale nie chcę, żeby kiedyś musiałem szukać, czemu nie umie uzyskać zapłon w instalacji. Dobra, chyba tyle. To właśnie jest ten kabelek, co mówiłem. Jest pociągnięty na razie troszeczkę na lewo. Ale teraz, jak jestem pewny, że raczej wszystko jest ok, to zabezpieczę kabelek tak, żeby się nie przetarł. Chyba tyle w temacie. Może jak się uda jeszcze wymienić tutaj ten termostat. Tutaj siedzi termostat. Jak się uda wymienić termostat, dojść do tego, co jest nieszczelne. O, może będzie czas na jakieś odpalanie agregatu. W sumie ponad rok chyba już nie pracował. Więc czas będzie pokręcić, zobaczyć, co się dzieje, wymienić olej. Plany są dobre, zobaczymy jak z praktyką. Później będę musiał jeszcze tutaj dorobić tłumik, a tłumik ma iść tutaj wewnątrz. Nie poza zarys, tylko wewnątrz. Tak, żeby gabaryt był jak najmniejszy. No ale zobaczymy. Jeszcze tak jak jeden z Was ktoś powiedział, przepraszam, że nie pamiętam imion, bo jednak to się wszystko przeciąga mocno w czasie. Prawdopodobnie będę zrzucał skrzynię biegów i będę to trochę inaczej robił. Bo na razie mamy tutaj wyjście z jednej strony, z drugiej strony i skrzynię. Ale skrzynię prawdopodobnie będę zrzucał i bezpośrednio napędzał coś, co będzie generować prąd. Taki jest pomysł. Zobaczymy, jak z tego co wyjdzie. Ale to wszystko potrzebuje czasu. Więc na razie dziękuję wszystkim. Do zobaczenia. Do następnego. Cześć.